Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka jest skala spowolnienia gospodarczego w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że i oczywiście zachęcam do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych, ponieważ tak samo jak w poprzednim roku, cały przychód reklamowy za listopad zostanie przeznaczony na pomoc, na prezenty biednym dzieciom na wschodzie Polski, więc zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle oglądać wszystkie reklamy, które się pojawiają na kanale. Dziękuję i zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X, Station 5 i z Bloomberga. Jaka jest skala spowolnienia gospodarczego w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku? To jest pytanie, na które będziemy sobie dzisiaj zadawać, będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ szykuje się nam ciekawa sesja dla polskich aktywów. Nie tylko rynek ostatecznie będzie dyskontować wczorajszy raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego, ale oczywiście będzie dyskontował także dane makroekonomiczne, które się dzisiaj pojawią o godzinie 10. W pierwszej kolejności oczywiście zachęcam do tego, żeby cały czas bardzo ściśle monitorować zachowanie polskich obligacji, które nam bardzo dobrze odpowiedzą na pytanie, co będzie się działo dalej, ponieważ jeżeli faktycznie pojawił się popyt na ryzyko, jeżeli faktycznie rynek wierzy w to, że skala spowolnienia gospodarczego nie będzie już wymuszała na Narodowym Banku Polskim dalsze posunięcia w polityce monetarnej. Jeżeli dane o inflacji, które się dzisiaj także pojawią, będą sygnalizowały rynkowi, że szczyt inflacji faktycznie także w Polsce jest bardzo bliski albo tworzy się na naszych oczach, to polskie obligacje będą dalej kupowane. I w tym wypadku, jeżeli jesteśmy już blisko psychologicznego poziomu 7%, ten poziom staje się punktem odniesienia. Jeżeli polskie obligacje w następnych dniach, w następnych godzinach czy w następnych tygodniach spadłyby poniżej poziomu 7% na rentowności, będzie to naprawdę sygnał, że bardzo duży kapitał z całego świata otwiera teraz pozycję, licząc na to, że szczyt inflacji będzie osiągnięty, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie więcej podnosiła stóp procentowych i że oczywiście klimat inwestycyjny na całym świecie sprzyja aktywom ryzykownym, a aktywa polskie są oczywiście zaliczane do grona tych, które są definiowane jako ryzyko, jako rynki emerging markets. Polskie obligacje więc radzę brać pod uwagę jako punkt odniesienia, zwłaszcza te po obligacje 10-letnie i rynek złotego także jest tym wyznacznikiem, czy kapitał do Polski napływa, czy też odpływa. Na rynku euro złotego zaczyna być coraz ciekawiej, ponieważ bronimy kilkumiesięcznej linii trendu wzrostowego. Linia jest potwierdzana, jej znaczenie, czyli wsparcia w rejonie 4,65 stają się punktem odniesienia, a ich pokonanie będzie oznaczało, że wchodzimy w następną falę aprecjacji umocnienia krajowej waluty, więc należy moim zdaniem bardzo czujnie obserwować, co się będzie działo w rejonie 4,65 i oczywiście analogiczna linia została już pokonana na dolar złotym, ponieważ odwraca się trend na euro-dolarze, ale w tym wypadku krótkoterminowe wsparcie w rejonie 4,50 także zaczyna pracować, a jego złamanie będzie oznaczało bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce dolar złoty będzie testować nawet wsparcie w rejonie 4,30. Jeżeli euro-dolar będzie kontynuował tendencję wzrostową, to spodziewam się właśnie spadku dolar złotego w okolice 4,30. To miejsce jest wyznaczone przez analizę techniczną jako potencjalne mocne wsparcie w sytuacji, kiedy aprecjacja krajowej waluty nadal by postępowała, to moim zdaniem to byłby cel dla następnej fali umocnienia złotego. Czy tak się stanie? Oczywiście jest to bardzo interesujące. No i oczywiście w takiej sytuacji, kiedy popatrzymy na wszystkie polskie płynne aktywa, nie sposób nie odnieść się do tego, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ wczorajsza sesja
Pierwsza w nowym tygodniu jeszcze bardziej potwierdziła, że popyt na ryzyko faktycznie atakuje. Mamy do czynienia z następną falą wzrostową. Już rynek zadomowił się na trwale nad poziomem 1700 punktów, zdradzając ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. I co jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze, to że na tych wzrostach obrót wyraźnie rośnie. Obrót zbliża się do 2 miliardów złotych, a to moim zdaniem ten rosnący obrót jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej, jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby wieścić, że część inwestorów naprawdę zakłada, że oto odbicie, które teraz obserwujemy od wsparć w rejonie 1250-1500 punktów, może nas doprowadzić w perspektywie kilku miesięcy, kilku tygodni w okolice 2400-2500 punktów. Ponieważ no, jak pokazuje historia, za każdym razem, kiedy odbijaliśmy od tego potężnego wsparcia, to tendencja wzrostowa wynosiła nas nawet co najmniej w okolice poziomu 2400-2500 punktów. No i perspektywa wzrostowa jest jak najbardziej w takiej sytuacji uzasadniona. Część inwestorów może uzasadniać takie zachowanie tymi danymi, które się za chwilę, o których będę za chwilę mówić, oraz oczywiście perspektywą braku dalszych podwyżek stóp procentowych. A jak wiemy, rynek akcyjny nie lubi podwyżek stóp procentowych, więc każdy potencjalny nawet płaskowyż w cyklu podwyżek stóp procentowych będzie sprzyjał temu, żeby akcje były kupowane. I być może to jest uzasadnienie tego zachowania. I oczywiście odpowiedź na pytanie, jaka jest skala spowolnienia gospodarczego w Polsce, będzie uzasadniona w odpowiedzi na pytanie, które się dzisiaj pojawi i po tych danych makroekonomicznych o godzinie 10 o dynamice wzrostu PKB w trzecim kwartale. To są wstępne dane. I widzimy, że mediana prognoz zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3,4. Odchylenie standardowe w tym wypadku wynosi 0,66% i będzie łatwo o zaskoczenie, ponieważ odchylenie standardowe wyznacza nam pas w rejonie 2,8% do 4%. Gdzie możemy śmiało mówić o zaskoczeniu, jeżeli dane będą słabsze albo gorsze. I oczywiście skala spowolnienia gospodarczego będzie oceniana na podstawie tych danych makroekonomicznych. Jeżeli dane pokażą, że to spowolnienie gospodarcze nie jest aż tak silne, jak wcześniej dyskontowano, może być to następne paliwo do wzrostów indeksów giełdowych. Natomiast, ponieważ no, wzrośnie prawdopodobieństwo, że w ogóle unikniemy nawet technicznej recesji chwilowego spadku PKB poniżej zera na przełomie tego i przyszłego roku w pierwszym kwartale 2023 roku, więc im lepiej, tym oczywiście, im bardziej dane będą optymistyczniejsze, tym lepiej. I moim zdaniem także warto wtedy monitorować, jaka jest skala wpływu dodatkowej konsumpcji dzięki no, co najmniej milionowi nowych tutaj ludzi w Polsce na wzrost PKB, czy ten nowy milion ludzi, nowy milion konsumentów przekłada się na zwiększenie PKB, ponieważ jeżeli tak, to będzie można naprawdę uzasadniać tezę, że tutaj posiadanie ekstra miliona obywateli z Ukrainy spowoduje, że polska gospodarka uniknie recesji, która może być punktem kulminacyjnym tego spowolnienia gospodarczego, z którym mamy teraz do czynienia nie tylko w Polsce, bo to jest zjawisko globalne. Więc obserwujmy bardzo ściśle, jakie będą te dane makroekonomiczne za trzeci kwartał i oczywiście o godzinie 10 poznamy także dane, ostateczne dane o inflacji w Polsce i te dane także będą moim zdaniem podstawą do zmian na rynku obligacji, a obligacje bardzo często dyskontują to, co będzie się w przyszłości działo na rynku, w gospodarce, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu cen, więc moim zdaniem te dane także powinny być szczególnie ściśle monitorowane. Jeszcze raz podkreślam, godzina 10, bądźmy bardzo czujni i obserwujmy, jakie będą dane makroekonomiczne. I teraz rynek światowy, ponieważ no, mija już tydzień od wyborów w Stanach Zjednoczonych i warto zwrócić uwagę, jak przesunęły się teraz te oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych. I na chwilę obecną widać co najmniej 20 punktów bazowych mniejszej implikowanej stopy procentowej, więc utrzymuje się tendencja do tego, żeby aż tak bardzo jastrzębio nie podnosić stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście widzimy
W rynku już prawie dwie obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, a to oczywiście jest coś, co pojawiło się pierwszy raz co najmniej od miesiąca, więc rynek może moim zdaniem bazować na tym i podejmować decyzję o kontynuacji presji na ryzyko. Z danych makroekonomicznych dotyczącej przyszłej stopy procentowej wynika, że jest coraz bliżej pivotu Fedu w taki sposób, żeby jego nastawienie już nie było aż tak bardzo jastrzębie, było bardziej gołębie. I ten następny wykres to ładnie pokazuje. Rynek amerykańskich obligacji wczoraj nic nowego nam nie powiedział, zmienność była ograniczona, ale jesteśmy cały czas poniżej poziomu 4% rentowności, no i czekamy na następny impuls. Jeżeli następny impuls zbije rentowność poniżej poziomu 3,80%, to będzie to następne zaproszenie do fali zakupów ryzyka na giełdach papierów wartościowych związanej z rajdem Świętego Mikołaja. Jeżeli rentowność będzie dalej spadać, to naprawdę spodziewajmy się nie tylko wyjścia nad poziom 4000 punktów na indeksie S&P, ale także ataku na 10-miesięczną linię Bessy na indeksach giełdowych na Wall Street, o czym będzie za chwilę mowa. No i zobaczmy także, że po tym tygodniu od wyborów w Stanach Zjednoczonych zmniejszył się spread między rentownościami amerykańskimi a niemieckich obligacji. A to zmniejszanie spreadu moim zdaniem zachęca do tego, żeby wywołać większą wzrostową korektę na euro-dolarze. Czyli zmniejszanie spreadu powoduje presję, będzie powodowało presję na umocnienie euro, a zwiększanie spreadu będzie powodowało presję na to, żeby amerykański dolar się umacniał. Na chwilę obecną moim zdaniem występuje fundamentalna presja, występuje fundamentalny pretekst, żeby podnosić wartość euro. Natomiast, co moim zdaniem powinno bardzo przestraszyć byki w amerykańskim dolarze, to wykres długoterminowy indeksu dolarowego, który pokazuje, że każda taka świeca o charakterystyce podobnej do tej z ostatniego tygodnia, czyli bardzo wyraźne osłabienie amerykańskiego dolara na przestrzeni ostatnich 7 lat zachęcało do tego, żeby wieścić następną falę osłabienia amerykańskiej waluty. Tylko w jednym przypadku na przestrzeni ostatnich 7 lat tendencja do tego, żeby amerykański dolar się nie osłabiał, była taka bardzo łagodna. Nie wystąpiła. Natomiast za każdym praktycznie razem taka świeca, jaka pojawiła się w ostatnim tygodniu, zachęcała do tego, żeby wieścić kontynuację osłabienia amerykańskiego dolara. I moim zdaniem naprawdę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przed nami następna fala osłabienia amerykańskiego dolara, następna fala wzrostowa euro-dolara, następna fala zakupów rynków emerging markets. To jest bardzo dobra wiadomość dla złotego, dla polskich obligacji i oczywiście dla polskich i do wszystkich innych polskich aktywów, które są płynne. I już jeżeli jesteśmy przy samym euro-dolarze, to zobaczmy, jak ten euro-dolar teraz dzielnie broni się przed spadkiem na trwałe poniżej poziomu 1,03. Oporem są okolice 1,0350. No i oczywiście wniosek jest taki, że czekamy na wybicie. Jeżeli wybicie się pojawi nad poziom 1,0350, to inwestorzy zobaczą, że naprawdę silnie rośnie prawdopodobieństwo następnej fali wyciskania krótkich pozycji, czyli dynamicznej fali wzrostowej w formie takiej, którą obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Naprawdę jesteśmy w środowisku short squeeze'u, więc dynamiczne fale wzrostowe to jest coś, co powinniśmy zakładać, że może wystąpić. I na rynku walutowym, jeżeli jesteśmy oczywiście na amerykańskim dolarze i rozpatrujemy rentowności amerykańskich obligacji, to nie sposób uciec od dolar-jena i oczywiście od rynku złota, o czym będzie pod koniec tego materiału, ale w tym wypadku obserwujemy, że poziom 140 na dolar-jenie jest miejscem, gdzie rynek się zatrzymał, chłodzone są wskaźniki, ale spodziewam się następnej fali spadkowej. Jeżeli rentowności pójdą w dół amerykańskich obligacji i amerykański dolar na euro-dolarze będzie się osłabiał, czyli euro-dolar pójdzie w górę, to naprawdę spodziewajmy się następnej fali bardzo dynamicznych spadków dolar-jena i w takiej sytuacji interwencja, która się pojawiła miesiąc temu Bank of Japan w celu osłabienia
czyli żeby jena japońskiego umocnić, czyli osłabić tendencję wzrostową, no, okaże się no, bardzo, ale to bardzo prorocza i będzie już w takiej sytuacji dała nam 10 figur spadku z potencjałem na następny bardzo mocny impuls spadkowy. Jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne ze świata, to dzisiaj najciekawsze będą te o listopadowych wskaźnikach ZEW dla Niemiec. Te dane poznamy o godzinie 11. Są to bieżące dane, więc moim zdaniem mają znaczenie. Zobaczymy, jaka jest skala rozbieżności względem prognoz i taka też powinna być reakcja rynkowa. A ze Stanów Zjednoczonych poznamy o godzinie 14.30 inflację PPI, czyli inflację producencką. Zobaczymy, czy ona zacznie też spadać. Poznamy wskaźnik New York Empire. To są dane też za listopad, więc moim zdaniem będą miały znaczenie. I w takim wypadku dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych za listopad będą porównywane do tych ze Stanów, z Niemiec. I oczywiście, i gdzie dane będą lepsze w takiej sytuacji, rynek powinien zareagować aprecjacją na daną walutę. Czy tak się stanie, czy rynek żyje czymś innym, to będziemy podczas dzisiejszej sesji dyskontować. Dodatkowo, wczorajsza sesja nie przyniosła nam wyjścia nad poziom 4000 punktów na indeksie S&P, a to może być zachętą do tego, żeby na dłużej tutaj walczyć o ten poziom. Dlatego no, jestem też ciekawy, w którą stronę rynek zacznie się pozycjonować podczas dzisiejszej sesji w Europie. Natomiast klimat inwestycyjny dzisiaj płynący z Azji pokazuje, że indeks giełdowy w Japonii ma ochotę na wzrosty, indeks giełdowy w Hongkongu także sygnalizuje ochotę na wzrosty. Te ostatnie obawy o wzrost nowych zachorowań wirusa nie jest generowany jako impuls negatywny dla giełd papierów wartościowych. Wczoraj był problemem, dzisiaj już nie jest problemem. Indeksy giełdowe w Chinach zaczynają rosnąć i to jest sygnał, że popyt na ryzyko może, zdaje moim zdaniem, atakować dzisiaj Europę. Więc no, spodziewam się także, że indeks DAX będzie kontynuował ruch do góry, a każdy dalszy ruch do góry na indeksie DAX będzie naprawdę przybliżał nas do maksimów wszechczasów i do tego, żeby świeca, która jest budowana nie tylko w ujęciu kwartalnym, ale przede wszystkim ta roczna, by naprawdę zachęcała do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej w 2023 roku. Relatywna siła niemieckich akcji jest coraz większa. Wynika moim zdaniem z tego, że euro jest osłabione względem dolara. Niemiecka gospodarka nastawiona na eksport bardzo lubi, kiedy euro jest osłabione, stąd też takie zachowanie. I co też moim zdaniem jest optymistyczne i z czego płynie nadzieja dla popytu na ryzyko, to jest zachowanie Bitcoina, ponieważ nie udaje się wywołać następnej fali spadkowej. Spływają następne negatywne informacje z rynku kryptowalut, a Bitcoin nie chce dalej spadać. I w tym wypadku, moim zdaniem, poziom 17 500 dolarów cały czas pracuje jako punkt odniesienia. Każde wyjście powyżej tego poziomu, moim zdaniem, będzie odebrane bardzo pozytywnie, że popyt na ryzyko atakuje także kryptowalutę, że wszystkie złe informacje prawdopodobnie są już w cenach, a rynek może w takiej sytuacji dyskontować optymistyczne scenariusze i że ten wzrost globalnego popytu na ryzyko będzie miał szansę także wydźwignąć Bitcoina znowu w okolicy 20 tysięcy dolarów. Więc moim zdaniem przed rynkiem kryptowalut niezwykle interesujące sesje i jestem też niezwykle zainteresowaną odpowiedzią na pytanie, czy Bitcoin zacznie potwierdzać globalną presję na ryzyko, ponieważ no, tylko tego teraz nam brakuje. I na koniec rynek surowcowy, o czym wspominałem. Popyt na ryzyko, jeżeli na rynku globalnym trwa, jeżeli rynek globalny wycenia miękkie lądowanie światowej gospodarki, to cena miedzi powinna rosnąć i ona już rośnie. Natomiast zbliżamy się teraz do tego oporu w okolice 8700 dolarów, gdzie mamy linię formacji szczytowej i rynek będzie naprawdę musiał już teraz zdecydować, czy faktycznie chce grać na ożywienie gospodarcze, że w takiej sytuacji spowolnienie gospodarcze jest już zdyskontowane, staje się historią i w takiej sytuacji byłoby to bardzo sprzyjające dla dalszej fali popytu na ryzyko na giełdach papierów wartościowych.
Więc moim zdaniem rynek teraz musi wybrać, albo przebija ten poziom w okolicach 8700 dolarów, albo wraca poniżej poziomu 8200 dolarów, gdzie mamy minima, gdzie mamy wsparcie. I w takiej sytuacji inwestorzy zaczną uważać, że cały wzrost był ruchem powrotnym do linii szyi formacji szczytowej. Więc naprawdę to, co się wydarzy wkrótce na rynku miedzi, będzie wzmacniało albo osłabi presję, którą obserwujemy na indeksach giełdowych. Więc radzę teraz szczególnie ściśle monitorować cenę miedzi. Jeżeli jesteśmy inwestorami na giełdach, co najmniej spoglądać, co tam się dzieje. Kolejny interesujący element na rynku surowcowym to oczywiście także zachowanie ceny złota, ponieważ rentowności amerykańskich obligacji, jeżeli spadają i amerykański dolar się osłabia, to jest środowisko, które uwielbiają byki na cenie złota, więc fakt, że już teraz mamy nowe maksima w tendencji wzrostowej, moim zdaniem zachęca do tego, żeby wieścić faktycznie, że ukształtowana formacja podwójne dno wkrótce doprowadzi do ataku na poziom 1830 dolarów. I w takiej sytuacji, moim zdaniem, jest już scenariusz bazowy i relatywnie rosnąca presja na cenę złota sprzyja temu, żebyśmy wkrótce nawet zwiedzili ten poziom w okolice 1830 dolarów. I na koniec ropa naftowa, która wyłamuje się z globalnego zachowania cen surowców, ponieważ cena zaczęła spadać, ale jak widzimy, to jest po prostu element pobycia w konsolidacji. Raz cena ropy naftowej rośnie, raz spada. Natomiast sekwencja kolejnych dołków i szczytów jest dla mnie szczególnie interesująca w tej sytuacji. Jeżeli pokonamy ostatnie minima na ropie naftowej w okolicach 85 dolarów, to wzrośnie szansa na wizytę w okolice wsparcia rejonu 80 dolarów. I tylko tak bym to interpretował. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam i zapraszam także do częstszego i dłuższego niż zwykle obserwowania bloków reklamowych na kanale, ponieważ cały listopadowy przychód z reklam, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeznaczony na prezenty pod choinkę dla biednych dzieci na wschodniej części naszego kraju. Więc zapraszam do tego, żeby dłużej niż zwykle śledzić wszystkie reklamy, które się pojawiają na kanale. Dziękuję z góry. Życzę stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.